Dobry wieczór. Szanowni Państwo, była godzina 18. W takim razie chciałabym Państwa zaprosić na kolejny wykład z serii wykładów online Ad Astra. W imieniu Konsorcjum Naukowego Ad Astra oraz Instytutu Metropolitarnego chciałabym serdecznie przywitać i przedstawić Państwu naszego dzisiejszego gościa, pana profesora Grzegorza Węgrzyna, który podczas swojego wykładu opowie nam o tym, czym jest życie. Czyli jeśli spotykamy nieznaną formę istnienia w kosmosie, to kiedy nazwiemy ją żywą istotą? Temat ten należy do gatunku tematów fundamentalnych, ale jednocześnie niezwykle trudnych. Czym jest życie? Pytanie filozoficzne, biologiczne, ale przede wszystkim astrobiologiczne. Przed rozpoczęciem pozwolę sobie krótko przybliżyć postać naszego dzisiejszego gościa. Pan profesor Grzegorz Węgrzyn jest związany z Katedrą Biologii Molekularnej, Wydziałem Biologii na Uniwersytecie Gdańskim. Tytuł magistra biologii pan profesor otrzymał w roku 1987 na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskał w 1991 roku, a stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii w 1995 roku. W roku 1998 został profesorem nauk biologicznych. Kariera naukowa związana jest z Uniwersytetem Gdańskim. W międzyczasie odbył dwa długoterminowe staże naukowe w Zakładzie Biochemii Szkoły Medycznej Uniwersytetu w Nottingham w Wielkiej Brytanii oraz w Centrum Genetyki Molekularnej Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego w Stanach Zjednoczonych. Pan profesor jest autorem i współautorem ponad 400 artykułów naukowych, wydanych w ogromnej większości w międzynarodowych czasopismach naukowych. Jego prace były cytowane w literaturze światowej ponad 7200 razy. Jego działalność naukowa była wyróżniona szeregiem nagród, m.in. Award of Society for Experimental Biology and Medicine w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku. Profesor Grzegorz Węgrzyn pełni i nadal pełni szereg funkcji w organizacji nauki i działalności uczelni, m.in. jako prodziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UGAMG w latach 1993-96, jako dziekan Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG do 2008 roku, jako prorektor do spraw nauki UG, jest również przewodniczącym Rady Doskonałości Naukowej oraz przewodniczącym Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN. Oprócz tego profesor jest również członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, a także redaktorem naczelnym międzynarodowego czasopisma m.in. Microbial Cell Factories, gdzie wydawcą jest Springer Nature. Chciałabym tylko przypomnieć, że nasz wykład transmitowany jest na YouTubie oraz na Facebooku i wykład będzie trwał około 45 minut, po czym zapraszam serdecznie Państwa do wzięcia udziału w dyskusji w postaci pytań na facebookowej stronie naszego konsorcjum naukowego Ad Astra. Panie profesorze, oddaję stanę. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich Państwa. I dzisiaj pozwolę sobie przedyskutować razem z Państwem problem taki, jak Pani Kaja już powiedziała, fundamentalny, to znaczy czym jest życie. A ma to znaczenie nie tylko dla biologów, nie tylko dla tych, którzy interesują się organizmami, ale jeśli rozpatrujemy kosmos i zastanawiamy się, czy w kosmosie istnieją jakieś formy życia, to tak naprawdę musimy sobie zadać pytanie, czym tak naprawdę jest życie. No i tu od razu powiem, że wśród samych biologów istnieją kontrowersje. W zasadzie nie ma takiej definicji życia, którą akceptowaliby wszyscy biolodzy, co już wskazuje na to, że mamy pojęciowo do czynienia z czymś niezwykle skomplikowanym. Ale może zaczniemy od rzeczy prostych. Mianowicie, teraz spróbuję, bo coś mi niestety przestało. Dobrze. Czyli kiedy mamy do czynienia z jakąś żywą istotą? I wydaje się, że jest to pytanie stosunkowo proste, bo jeśli popatrzymy sobie na ten obiekt, to myślę, że nie mamy wątpliwości, że jest to żywa istota. Jeśli popatrzymy sobie na te organizmy, to też nikt nie ma
wątpliwości, jaka powinna być odpowiedź, jeśli spytamy się, czy widzimy na tym slajdzie żywe istoty, czy nie. No oczywiście zwierzęta, rośliny są żywe. No ale jeśli popatrzymy sobie na to, co zrobił Karol Linneusz, Carl von Linne, który, von Linne powinno być po szwedzku, szwedzki uczony, który uznawany jest no, za ojca systematyki i taksonomii, czyli nauki o klasyfikacji organizmów. No i ten uczony przedstawił pierwszą na świecie właśnie klasyfikację, próbę usystematyzowania naszej wiedzy o organizmach, wprowadził pojęcie gatunku w swoim dziele Systema Nature, sklasyfikował następująco wszystkie znane mu wtedy formy życia. Mianowicie zwierzęta, rośliny, ale mało kto pamięta, że do organizmów żywych zaliczył wtedy jeszcze minerały. Tak? Dzisiaj oczywiście minerałów nie zaliczamy do świata ożywionego, natomiast w czasach Linneusza minerały były traktowane na równi z roślinami i zwierzętami jako organizmy żywe. Dlaczego? Dlatego, że przecież minerały rosną, w związku z czym no, wydawało się, że powinny być klasyfikowane razem z zwierzętami, z roślinami jako oddzielna kategoria organizmów. A zatem już wtedy widzimy, że ta klasyfikacja wcale nie jest oczywista w stosunku do tego, co w tej chwili uważamy o organizmach żywych. Jak zdefiniować w takim razie życie? No jeśli popatrzymy sobie w słowniki, na przykład w słownik PWN, no to życie jest definiowane w następujący sposób. Jest to stan organizmu polegający na nieprzerwanym ciągu procesów umożliwiających reagowanie na bodźce i zwykle poruszanie się oraz odżywianie, wzrastanie i rozmnażanie. No i z tą definicją możemy mieć pewne problemy, dlatego że jeżeli popatrzymy na spełnienie tych wszystkich warunków, które w tej definicji są zawarte, no to one niestety, ale nie są spełniane przez wiele istot, które uważamy za żywe. Popatrzmy sobie w związku z czym dokładniej na tą definicję i czy występują wyjątki, które nie spełniają któregoś z tych kryteriów w tej definicji wymienionych. No jest pytanie, czy wszystkie organizmy reagują na bodźce. No i tutaj możemy od razu się zastanawiać, czy na przykład przetrwalniki bakterii reagują na jakieś bodźce. Przetrwalniki bakterii to są takie formy, które zabezpieczają bakterie przed bardzo niekorzystnymi warunkami środowiskowymi. One są bardzo odporne na wszelkiego rodzaju czynniki środowiskowe, natomiast nie przejawiają reakcji na bodźce. Tak samo jak wirusy. W ogóle biologowie dyskutują i sprzeczają się, czy wirusy są żywe, czy nie. Według mnie są żywe, no chociażby fakt, że to biologia zajmuje się właśnie wirusami, ale w zasadzie wszystkie procesy, dzięki którym wirusy mogą się namnażać, to są procesy występujące w organizmach żywych. Wirusy zakażają komórki, nie mogą co prawda żyć poza tymi komórkami gospodarza, które zakażają, ale my znamy wiele form biologicznych, takich, co do których nie mamy wątpliwości, że są żywe, na przykład niektóre pasożytnicze bakterie, ale nie tylko bakterie, nawet pasożyty bardziej skomplikowane, również nie mogą żyć poza swoimi gospodarzami. No, a dla wirusa gospodarzem jest komórka jego żywiciela. No więc wirusy no już na pewno nie reagują na
bodźce, przynajmniej jeśli są w formie tak zwanych wirionów, czyli cząstek wirusowych, które są cząstkami zakaźnymi. A zatem mamy ewidentny wyjątek od warunku koniecznego, który znajduje się w definicji życia. Dalej, poruszanie się. Tak? No, to jest jeszcze łatwiejsze do podważenia, znaczy jeśli spojrzymy sobie na drzewa, ale nie tylko na rośliny, ale też na niektóre zwierzęta, na przykład gąbki, no to te organizmy nie mają zdolności poruszania się jako takiego, a mimo to nikt nie ma wątpliwości, że są to organizmy żywe. Odżywianie się. No wydawałoby się, że każdy organizm musi się odżywiać, ale no na przykład właśnie wirusy, jeśli zaliczymy je do organizmów żywych, a myślę, że no jest to bardzo uzasadnione, to takie wirusy, to na przykład bakteriofagów, no nie odżywiają się w sensie takim, że nie pobierają pokarmu. Mogą się namnażać w komórkach żywiciela, ale to jest synteza ich białek, ich kwasów nukleinowych, natomiast jako takiego metabolizmu nie wykazują. No ale nie musimy schodzić aż tak daleko, jeśli chodzi o no, nawet te mikroorganizmy niewidoczne, tak, gołym okiem, dlatego że to, co widzimy po prawej stronie, to jest jętka. Jętki jako dorosłe organizmy w ogóle się nie odżywiają. Mają zarośnięty przewód pokarmowy, odżywiają się, ale jako larwy, natomiast w postaci dorosłej po przeobrażeniu jętki w ogóle się nie odżywiają. One żyją bardzo krótko, to jest po polsku ten gatunek nazywa się jętka jednodniówka, ale faktycznie żyją jeden lub co najwyżej kilka dni. Ich tak naprawdę rolą tej postaci dorosłej jest rozmnażanie się, czyli jeden dzień wykorzystują na to, aby nastąpiło zapłodnienie i złożenie jaj, w związku z czym nie odżywiają się i po tym okresie na tyle, ile im starczy energii, to żyją, a potem kończą swoje istnienie, ale pozostawiają mnóstwo jaj złożonych, z których wylęgają się larwy, które czasami 3 lata potrafią żyć przed przeobrażeniem, ale po przeobrażeniu w postaci dorosłej takie organizmy nie pobierają pożywienia, w związku z czym nie odżywiają się, a zatem znowu nie spełniają jednego z warunków przedstawionych w tej definicji życia. Dalej, wzrastanie. To pozostańmy przy owadach chociażby, żeby pokazać, że na przykład dorosłe owady nie rosną. Tak? Znowu po przepoczwarzeniu się te organizmy nie rosną, a postaci dorosłe często są nawet mniejsze niż larwy lub poczwarki, a zatem znowu nie spełniają tego, wydawałoby się, podstawowego kryterium, jakie zawiera definicja życia. No i wreszcie chyba kluczowy warunek w tej definicji, czyli rozmnażanie. No, każdy organizm żywy intuicyjnie czujemy, że powinien się rozmnażać, tak? Ale no, spójrzmy na te zwierzęta, które tutaj na slajdach widzimy. Po lewej stronie muł, czyli krzyżówka konia i osła, a po prawej żubroń, krzyżówka żubra i bydła domowego, te stworzenia są bezpłodne. Te krzyżówki są bezpłodne, nie mogą się rozmnażać. No a patrząc nawet na te zdjęcia, no nikt z nas nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z żywą istotą. Tak? Czyli no, fundamentalny aspekt życia, rozmnażanie się, nie jest spełniony w przypadku tych zwierząt, a myślę, że kogokolwiek, kogo byśmy zapytali, nie miałby wątpliwości, że to są żywe stworzenia. Co więcej, jeśli sobie popatrzymy dokładniej, to okazuje się, że tych przykładów jest dużo więcej. Chociażby
Robotnice mrówek albo pszczół również są bezpłodne. Pytanie, czy w takim razie nie są żywe? No oczywiście, że są żywe, do tego nie ma nikt wątpliwości, znowu intuicyjnie, natomiast nie spełniają jednego z podstawowych kryteriów życia, nie mogą się rozmnażać. A zatem co nazwiemy organizmem żywym? No i jeżeli chodzi o obiekty, z którymi mamy na co dzień do czynienia, czyli te, które na Ziemi żyją, no to bardziej intuicyjnie możemy powiedzieć, czy jakaś istota jest żywa, czy należy ją raczej traktować jako materię nieożywioną. I to intuicyjnie czujemy, mimo że mamy problemy z tą definicją, ale pamiętajmy, że jeśli zaczynamy mówić o kosmosie, no to nie jesteśmy w stanie przewidzieć, z jakimi formami istnienia będziemy mieli do czynienia. A zatem, jeśli spotkamy jakąś formę istnienia w kosmosie, załóżmy na jakiejś innej planecie czy w innym układzie, to pytanie, kiedy powiemy, że ta forma istnienia jest żywa. Jeśli spojrzymy sobie na to, co wyobrażamy sobie jako potencjalnie istoty z kosmosu, to zwróćmy uwagę, że w większości przypadków wyobrażamy sobie takie istoty być może jako dziwnie wyglądające, ale które spełniają schemat budowy taki, jaki tak naprawdę znamy wśród organizmów uważanych na Ziemi za żywe. Tak? No, spójrzmy sobie chociażby na te dość przypadkowo wybrane obrazki z internetu, gdzie no, widzimy, że co prawda te kształty mogą być dziwaczne, ale jednak schemat budowy jest bardzo podobny do tego, który znamy. No i pytanie, czy to jest słuszne, czy to po prostu nasza wyobraźnia aż tak duża nie jest, żebyśmy nie mogli sobie wyobrazić formy życia niepodobnej do tego, co znamy na Ziemi, no czy po prostu nie zdajemy sobie sprawy, że życie potencjalnie może wyglądać zupełnie inaczej niż to, co obserwujemy na Ziemi, ale pytanie kluczowe, no to w takim razie, kiedy nazwiemy jakąś formę istnienia żywą. No i popatrzmy sobie chociażby na tego rodzaju formy. No gdybyśmy teraz wyobrazili sobie, że lecimy na inną planetę, znajdujemy coś takiego, co w tej chwili widzicie Państwo na tych slajdach. No i pytanie, czy to jest żywe, czy nie? Kiedy będziemy mogli stwierdzić, czy mamy do czynienia z żywą istotą, czy z materią nieożywioną. Trudno jest nam, tak, na pierwszy rzut oka powiedzieć, czy to, co widzimy, można nazwać formą biologiczną, można nazwać żywym organizmem, czy nie. Musielibyśmy oczywiście poznać jego cechy, no ale jakieś kryteria musielibyśmy przyjąć. No właśnie, czyli kiedy możemy mówić o żywym organizmie? Jeszcze bardziej skomplikujmy sobie to pojęcie, no bo oczywiście można te atrybuty życia przedstawiać w postaci no, chociażby rozmnażania się, poruszania się i tak dalej. No ale zobaczmy, mamy jednokomórkowe organizmy, takie jak pantofelek czy euglena, które chociażby ze szkoły wszyscy znają. I nie mamy wątpliwości, że to są żywe organizmy. Tak? Są to jednokomórkowe organizmy, ta komórka spełnia wszystkie funkcje życiowe, ale taki pantofelek czy euglena i oddycha, i porusza się, i rozmnaża się. I nie mamy wątpliwości, że to jest organizm. No dobrze, ale czy w takim razie organizmem możemy nazwać chociażby plemnik? Tak, dojrzały plemnik, który występuje już poza organizmem,
ssaka na przykład, tak? Czy to jest żywa istota, czy to jest żywy organizm, czy tylko komórka jakiegoś bardziej skomplikowanego organizmu. Potrafi się poruszać, no i rozmnażać oczywiście, bo po to jest. Ma swój materiał genetyczny, ma mitochondria, w związku z czym oddycha, no i jest to organizm żywy, czy nie? No oczywiście troszeczkę takie prowokacyjne pytanie, bo oczywiście plemnika nie nazywamy organizmem żywym, bo twierdzimy, że jest to jedna z komórek wielokomórkowego organizmu. Ale znowu, jeśli zaczniemy bardziej systematycznie podchodzić do tego problemu, no to pytanie, dlaczego pantofelek jest organizmem żywym, a plemnik nie. Plemnik mówimy, że jest tylko komórką bardziej skomplikowanego układu. No i teraz w związku z czym pytanie, czy jeżeli myślimy o życiu w kosmosie, czy nie powinniśmy definicji życia uprościć na tyle, żeby ograniczyć cechy organizmu żywego do jakiejś jednej wybranej cechy, która będzie odróżniać wszystkie organizmy żywe od materii nieożywionej. Czy jesteśmy w stanie taką determinantę jedną wyróżnić, dzięki której, jeśli spotkalibyśmy jakąkolwiek formę istnienia w kosmosie, to będziemy w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy ona jest żywa, czy nie. No i wydaje się, że być może taką cechą mogłaby być zdolność do rozmnażania się, czyli do tworzenia swojej repliki, do replikacji, przynajmniej potencjalna i przynajmniej dotycząca części danego organizmu. Co to mogłoby znaczyć? No potencjalna dlatego, gdyż na przykład, no zobaczmy, że pojedyncze zwierzę, na przykład ssak jakiś, niech będzie królik, który tutaj jest wymieniony, nie jest w stanie wydać potomstwa. Tak? Niewątpliwie jest żywy, natomiast do rozmnażania się no, potrzebuje partnera tego samego gatunku, ale odmiennej płci. Czyli no, jest jakiś warunek, który musi spełnić, żeby się rozmnożyć. Nie tak jak chociażby ten pantofelek czy euglena, które widzieliśmy na poprzednim slajdzie, gdzie rozmnażają się te organizmy przez podział, w związku z czym nie potrzebują żadnych partnerów, żeby się rozmnażać. Tutaj widzimy już, że no, chociażby ssaki, tak, same nie potrafią się rozmnożyć, muszą mieć partnera, czyli jest to pewien warunek, czyli potencjalna zdolność do rozmnażania się. Potencjalna również dlatego, że osobniki bezpłodne także są żywe, tak, jak widzieliśmy mrówki robotnice, no to nie mieliśmy wątpliwości, że są to żywe organizmy, natomiast one są bezpłodne, nie potrafią się rozmnażać, ale nie mogą się rozmnażać w związku z pewnym konkretnym defektem. No, to może być defekt genetyczny, taki jak na przykład w przypadku muła czy żubronia, że jest to krzyżówka i powiedzmy układ chromosomów nie pozwala na tworzenie efektywnych gamet, ale to może być zablokowanie ekspresji niektórych genów, tak jak to ma miejsce właśnie w przypadku mrówek czy pszczół robotnic, które genetycznie są predysponowane do rozmnażania, ale w wyniku no, różnych procesów kontrolnych, o których teraz już nie będziemy mówić, ale w ich wyniku następuje blokada ekspresji niektórych właśnie genów odpowiedzialnych za rozmnażanie. W związku z czym, jeśli ten defekt czy blokada zostałaby usunięta, to takie osobniki mogłyby potencjalnie się rozmnażać, to rozmnażanie byłoby możliwe. A więc jeżeli taką definicję przyjmiemy, no to możemy zakładać, że to, co potrafi się rozmnażać,
możemy nazwać żywym, chociażby potencjalnie, jeśli może się rozmnażać. Czy teraz w związku z czym taką definicję możemy zastosować? No spróbujmy przedyskutować, czy to, co znamy przynajmniej, albo możemy sobie wyobrazić, czy ta definicja życia odróżni nam istoty ewidentnie żywe od ewidentnie materii nieożywionej. No, czy definicje rozmnażania się spełniają najdrobniejsze organizmy? Bakterie? Oczywiście bakterie mogą się rozmnażać i robią. Wirusy? Jak najbardziej. Wirusy mogą się namnażać. Co prawda do rozmnażania się potrzebują komórki gospodarza, którą muszą zakazić i dopiero w jej wnętrzu mogą namnażać się. Niemniej jednak ta komórka gospodarza stanowi dla nich środowisko. Tak? Jeśli powiemy, że bakterie mogą się namnażać, no to jeśli bakterie wymagające tlenu przeniesiemy do środowiska beztlenowego, no to też się nie będą mogły namnażać. Tak? Tak samo z organizmami wielokomórkowymi, jeśli sobie pomyślimy chociażby o naszym organizmie, no to też tylko możemy się rozmnażać w określonych warunkach środowiska. Tak? Jeśli mielibyśmy występować chociażby właśnie w warunkach beztlenowych albo w temperaturze 80 stopni Celsjusza, no to nie bylibyśmy w stanie się rozmnażać. A zatem to rozmnażanie się jest możliwe, ale w określonych warunkach i wtedy wirusy jak najbardziej spełniają taką definicję życia. No dobrze, ale to w takim razie pytanie, czy te rosnące kryształy, to o czym mówił Linneusz, czy przypadkiem wtedy minerałów nie powinniśmy jednak zaliczyć do form życia, no bo przecież rosną, tak? Zwiększają swoją objętość. No widzimy, często możemy obserwować wzrost kryształów, czy w związku z czym one są żywe. No tu możemy mieć wątpliwość, bo jednak kryształy raczej rosną, a nie rozmnażają się w sensie takim, że powstają nowe osobniki. A zatem chyba jednak minerały nie powinny być zaliczane do materii ożywionej, jeżeli jako definicję założymy zdolność do rozmnażania się, do powielania liczby osobników takich samych albo bardzo podobnych. No dobrze, ale to w takim razie możemy pójść w drugą stronę. Mianowicie spróbujmy w takim razie zastanowić się, jaki twór byłby minimalnym organizmem. Jeżeli mówimy o wirusach, no to mówimy, że one mogą się namnażać. Ale pójdźmy jeszcze dalej, jeśli chodzi o świat mikroskopowy. Wiroidy. Wiroidy to są pasożyty roślin, które są zbudowane wyłącznie z cząsteczek RNA. To są cząsteczki RNA. Widzimy je tutaj pod mikroskopem elektronowym takiego wiroida po lewej stronie. One mogą się replikować w komórkach roślinnych. Wywołują choroby roślin, dlatego że poprzez tą replikację zaburzają metabolizm komórek roślinnych. Przenoszą się zwykle za pośrednictwem owadów, które nakłuwają tkanki roślinne, żywiąc się z różnymi sokami roślinnymi i przenosząc te wiroidy z jednych roślin na drugich, ale te wiroidy tak naprawdę jedyne, co potrafią, to właśnie się replikować. Jeżeli uznamy, że jest to forma rozmnażania się, no bo niby dlaczego nie, skoro z takiej cząsteczki RNA powstają dwie identyczne, potomne cząsteczki RNA, no to znaczy, że potrafią się replikować, czyli potrafią się namnażać. No to pójdźmy dalej. W komórkach bakteryjnych oraz niektórych komórkach eukariotycznych występują takie cząsteczki DNA, małe cząsteczki DNA, które się nazywają plazmidami. I one potrafią replikować się niezależnie od chromosomu
komórki, czyli od tego głównego materiału genetycznego komórki. I te plazminy, one mogą kodować różne właściwości, jak na przykład oporność na antybiotyki, one się bardzo często bakteriom przydają, ale są znane tak zwane plazmidy kryptyczne, które przynajmniej na tą wiedzę, którą posiadamy, nie potrafią robić nic innego oprócz replikowania się. Czyli są to małe cząsteczki DNA, które replikują się w komórkach bakteryjnych. No skoro tak, to moglibyśmy zadać sobie pytanie, to w takim razie jaka jest najmniejsza możliwa cząsteczka DNA, takiego plazmidu, który może się replikować, czyli który może być uznany w tej definicji, którą omawiamy, za organizm żywy. No i tutaj mamy dosyć ciekawą sytuację, dlatego że ogromna większość plazmidów, aby replikować się, musi mieć formę kolistą, takiej koliście zamkniętej cząsteczki DNA. I podczas rozpoczynania tego procesu replikacji musi nastąpić rozplecenie podwójnej helisy DNA. Aby to było efektywne, faktycznie ta forma kolista jest tutaj najczęściej niezbędna. W związku z czym moglibyśmy zapytać się, jaka jest najmniejsza znana sekwencja sygnałowa, która umożliwia replikowanie się plazmidu, dlatego że każda znana cząsteczka DNA, która potrafi się replikować, musi mieć sekwencję sygnałową. Ona jest określana terminem origin replikacji. Ale ważne jest to, żeby zapamiętać, że ta sekwencja jest niezbędna, żeby replikacja się zaczęła, bo bez niej nie będzie można doprowadzić enzymu, całego aparatu enzymatycznego, między innymi polimerazy DNA, do rejonu, z którego musi rozpocząć się ten proces. No i jeśli popatrzymy sobie na to, co wiemy o plazmidach, to te sekwencje niezbędne do replikacji są bardzo różne, natomiast najmniejsza znana sekwencja origin, czyli właśnie ten sygnał do rozpoczęcia replikacji, ma 32 pary zasad. To są plazmidy, które się nazywają COL-E2 i tym sygnałem to jest 32 pary zasad DNA, no bo mamy dwuniciową cząsteczkę DNA. I teraz jak popatrzymy sobie na taką cząsteczkę DNA, zobaczmy sobie, to jest podwójna helisa, którą każdy biolog zna od czasów Watsona i Cricka. Na jeden skręt takiej helisy przypada około 10 par zasad. No i teraz popatrzmy sobie na taką cząsteczkę DNA, która ma 32 pary zasad, które potencjalnie powinna się móc replikować. Jak zobaczymy, jak spojrzymy sobie na kształt tej cząsteczki, popatrzmy na ten lewy górny obrazek, to tu mamy kolistą cząsteczkę DNA, a ten liniowy fragment to jest zobrazowana cząsteczka DNA, która właśnie ma długość 32 par zasad. I teraz zobaczmy, że takiej cząsteczki nie da się zamknąć fizycznie w kółko. Tak, to co Państwo widzą, te wykresy, to jest właśnie potwierdzenie tego, że nie można w kółko zamknąć cząsteczki DNA, która ma tak małą długość, a zatem można by paradoksalnie powiedzieć, że jeśli przyjmiemy, że życie polega na rozmnażaniu się, to znaczy, że jest to najważniejszy atrybut życia i po nim mamy decydować, czy dana istota jest żywa, czy nie, to tak naprawdę, jeśli zeszlibyśmy do poziomu plazmidu i nazwali plazmid żywą istotą, to tak naprawdę w biologii, którą znamy z Ziemi, tak, z naszej planety, to życie byłoby ograniczone tak naprawdę wielkością fizyczną, to znaczy najmniejszą możliwą
długością DNA, która da się zamknąć w kółko. Tak? No oczywiście troszeczkę doszliśmy do takiej dziwnej sytuacji, może troszeczkę takiej paranoidalnej, że nagle życie spłaszczamy do tego, czy potrafi się DNA zreplikować, czy nie, no ale biorąc pod uwagę ten atrybut rozmnażania się, no to możemy do takiego wniosku dojść, czyli najmniejsza żywa istota, no to byłaby taka, która jest zbudowana tylko z DNA, które potrafi zamknąć się w kółko fizycznie. No dobrze, ale czy tak faktycznie możemy zdefiniować życie? No bo zobaczmy na przykład, jeśli uważamy, że wirusy są żywe, no to czy wirusy komputerowe można nazwać żywymi? Zobaczmy, że one namnażają się, tak? Rozprzestrzeniają się. Jeżeli taki wirus zaatakuje nasz komputer, no to on ewidentnie się rozmnaża, bo tworzy kopię tego swojego własnego programu i rozprzestrzenia się, infekuje następne urządzenia. A zatem można powiedzieć, że się rozmnaża. Co go odróżnia od wirusów biologicznych czy plazmidów czy innych cząstek, że taki wirus komputerowy nie ma postaci materialnej. Tak? To jest tylko twór informatyczny. No niemniej jednak cechę rozmnażania się jako takiego ma. W związku z czym pytanie, czy powinniśmy do tej definicji życia opartej na rozmnażaniu dodać, że musi mieć ono formę materialną, ale może nie, może niby dlaczego. Jeśli wyobrazimy sobie, że na innych planetach życie istnieje w zupełnie innej formie, to dlaczego nie miałoby istnieć w formie niematerialnej, tak jak wirusy komputerowe. No wszystko zależy od tego, jak to zdefiniujemy. No więc te wirusy komputerowe żyją czy nie żyją. A więcej, jeżeli wyobrazimy sobie taką sytuację, że roboty, które no znamy jako maszyny, tak, wykonujące odpowiednie zadane im czynności, ale jeżeli takie roboty zaczęłyby produkować roboty będące ich własnymi wiernymi kopiami, czyli tworzą swoje repliki, to czy wtedy można by nazwać te roboty żywymi? Tak? No według tej definicji też by się rozmnażały. Intuicyjnie czujemy, że to niekoniecznie by spełniały tą definicję życia i niekoniecznie byśmy ją uznali. No ale wtedy jak zdefiniować życie? Tak? No, pytanie, czy tego typu materia powielająca się, jakby nie patrzeć, czy może być uznana za organizm żywy? No temu trochę przeczy cybernetyczna definicja życia. Ona przez Korzeniowskiego została zaproponowana, który to proponuje, że życie, czy żywy organizm, to sieć negatywnych, czy ujemnych sprzężeń zwrotnych podporządkowanych nadrzędnemu pozytywnemu, czyli dodatniemu sprzężeniu zwrotnemu. No tu, żeby rozpatrzeć tą definicję, no to musimy najpierw zapytać, co to jest sprzężenie zwrotne. To jest bardzo powszechnie występujący mechanizm w biologii, mianowicie sprzężenie zwrotne to jest efekt wtórny, który działa na swoją przyczynę. To znaczy, jeżeli mamy przyczynę jakiegoś zjawiska, no na przykład w biologii to jest ekspresja genów jakiegoś. Gen koduje białko, ale aktywność tego genu jest regulowana przez różne inne białka. Ale jeżeli gen koduje jakieś białko i to białko może regulować aktywność własnego genu, to mamy klasyczne sprzężenie zwrotne. To znaczy skutek działa na przyczynę. Tak? Przyczyną jest aktywność genu, skutkiem jest pojawienie się białka i teraz jeśli to białko może
wpływać na aktywność genu, to to skutek wpływa na przyczynę. I teraz, jeżeli takie białko, ten skutek będzie hamować aktywność tej przyczyny, tak, czyli tego genu w tym przypadku, no to będzie to doprowadzało do takiego stanu równowagi. Dlaczego? No, mam jakiś gen, on tworzy białko, na podstawie jego aktywności tworzy się białko. Jeśli tego białka jest dużo, to to białko hamuje ekspresję swojego własnego genu, a zatem poziom tego białka będzie w komórce spadał. Jeżeli spadnie, to przestanie hamować, bo będzie go mało i będzie następowała znowu synteza tego białka. No i tak w kółko, jeśli go będzie znowu dużo, to będzie hamować. No i bardzo wiele procesów biologicznych działa na tej właśnie zasadzie, że równowaga, jakiś poziom danych białek, hormonów, czegokolwiek byśmy tutaj nie rozpatrywali, jest właśnie w ten sposób regulowany na zasadzie takiego ujemnego sprzężenia zwrotnego. Ale z drugiej strony mamy zjawisko pozytywnego sprzężenia zwrotnego, a to jest wtedy, kiedy skutek stymuluje jeszcze przyczynę. Czyli jeżeli myślelibyśmy sobie taką sytuację, że białko, które jest produktem jakiegoś genu, stymuluje ekspresję tego genu, stymuluje aktywność tego genu, to wtedy tego białka będzie jeszcze więcej. Tak? Jeśli będzie go jeszcze więcej, to tym bardziej będzie stymulowało. Jeśli tym bardziej będzie stymulowało, to będzie go jeszcze więcej. I to jest pozytywne sprzężenie zwrotne. No i za takie pozytywne sprzężenie zwrotne twórca tej definicji cybernetycznej życia uważał rozmnażanie organizmów, dlatego że wtedy no, organizmy dążą do tego, żeby jak najefektywnie się rozmnażać. Czyli jeśli jest jeden organizm i się rozmnoży, będzie dwa, jeśli będzie dwa i się rozmnożą, będzie cztery, jeśli będzie cztery, to znowu się rozmnożą, będzie osiem i tak dalej. Natomiast procesy niezbędne do tego, żeby funkcjonował ten organizm, no muszą być oparte na ujemnym sprzężeniu zwrotnym, czyli muszą zachodzić procesy biologiczne w jakiejś równowadze wewnątrz tego organizmu, który chce się rozmnażać, czyli dąży do pozytywnego sprzężenia zwrotnego. No ale teraz, jeśli taką cybernetyczną definicję życia byśmy przyjęli, to jednak osobniki bezpłodne no nie spełniają tej definicji, no bo one się nie rozmnażają. Nie mają tego podporządkowania się pozytywnemu sprzężeniu zwrotnemu, tylko negatywne sprzężenia zwrotne działają i te organizmy żyją w stanie równowagi, ale nie mogą się rozmnażać. No dobrze, ale w takim razie moglibyśmy powiedzieć, że tak naprawdę organizmem może nie jest pojedynczy osobnik, ale grupa osobników. Jeżeli pomyślimy sobie o mrówce, tak, czy o pszczole, no to tak naprawdę zobaczmy, że tym organizmem rozmnażającym się to królowa, tak, czy para królewska, w zależności od tego, jakie owady społeczne bierzemy pod uwagę, ale jest to jakiś jeden osobnik albo para osobników, jak u termitów. Natomiast cała reszta osobników to są osobniki, które pomagają w rozmnażaniu. Taka królowa nie przeżyłaby bez tych robotnic, tak? A zatem być może jako organizm powinniśmy traktować całą populację. Może zobaczmy, że jak mówiliśmy o organizmach jednokomórkowych, tak? O pantofelku czy euglenie i zastanawialiśmy się, czy plemnik jest organizmem, mówiliśmy, nie, plemnik nie jest organizmem, bo to jest komórka większego organizmu, wielokomórkowego. No dobrze, ale w takim razie, skoro pantofelek mówimy, że jest organizmem, a plemnik to już nie, bo plemnik jest częścią wielokomórkowego organizmu, to może jednak organizmem nie jest pojedynczy osobnik, ale cała populacja.
tak? Tak jak w przypadku mrowiska czy ula u pszczół. Może to jest osobnik i te pojedyncze osobniki tak naprawdę spełniają rolę taką jak różnego rodzaju komórki, tak jak komórki w naszym ciele, komórki nerwowe, mięśniowe, nabłonkowe, wątrobowe i tak dalej. Każda z nich nie jest organizmem. Tak? Jeśli weźmiemy sobie jakąkolwiek naszą komórkę, komórkę skóry na przykład, nie powiemy, że ona jest organizmem. Dopiero wiele komórek składa się nasz organizm. Ale może to jest błędne. Może poprawnie powinniśmy powiedzieć, że organizmem nie jest na przykład człowiek jako jeden osobnik, bo on na przykład no, sam nie potrafi się rozmnażać. Może organizmem jest dopiero cała populacja. Tak? Bo dopiero wtedy jesteśmy w stanie rozmnażać się, czyli spełniać ten podstawowy warunek życia. No i zobaczmy, proszę Państwa, że dochodzimy do takich skrajności. To znaczy z jednej strony mówimy, że a może życie to jest odcinek DNA, który tylko czego od niego wymagamy, to żeby potrafił się replikować. A z drugiej strony mówimy, a może nie, może nawet pojedynczy człowiek nie jest organizmem, tylko cała populacja jest organizmem. Ale jest dwie skrajności, gdzie widzimy, że to spełnienie tego kryterium rozmnażania się może albo nie może być spełnione w zależności od tego, jak spojrzymy na ten problem. Czy zatem ten problem da się rozwiązać? Ja bym zaproponował coś takiego na koniec, jako wniosek końcowy, że tak naprawdę, proszę Państwa, nie ma znaczenia, czy nazwiemy jakąś formę istnienia żywą, czy nie. Kluczowe jest natomiast to, aby zrozumieć, jakie są mechanizmy jej funkcjonowania tej istoty. Nie ma znaczenia tak naprawdę większego, czy nazwiemy wirusa żywym, czy nie. Ważne jest, żeby zrozumieć, jak on funkcjonuje i wtedy będziemy mogli rozpatrywać, co może ta istota wykonać, czego nie może, jak funkcjonuje, co potrzebuje do istnienia, co potrzebuje do namnażania się, a czy my ją nazwiemy istotą żywą, czy nie, tak naprawdę jest drugorzędne znaczenie. Kluczowe jest to, aby zrozumieć mechanizmy funkcjonowania tej istoty. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i oczywiście